W Arkadach Kubickiego rozpoczęły się 28 targi wydawców katolickich. Prezentowana jest bogata oferta książek, publikacji elektronicznych i produkcji filmowych, w tym także TVP Polonia. Więcej o tym wydarzeniu już za chwilę. Paulina Drażba, witam Państwa i zapraszam na informacje Polonii 24. A oto co jeszcze w programie. Polsko-chorwackie rozmowy o wojnie na Ukrainie. Sprawiedliwy i trwały pokój musi opierać się na ukaraniu winnych zbrodni wojennych. 150. rocznica urodzin Wojciecha Korfantego. Jakby nie Wojciech Korfanty, nie wiadomo, jakby tutaj na miejscu wyglądało, w jakim języku byśmy rozmawiali. Cenny eksponat w Malborskim Muzeum. Trwały zabiegi o jego pozyskanie, rozmowy z właścicielem, ekspertyzy, sprawdzanie w katalogach strat wojennych, no i negocjacje kwoty. Przygotowania do szczytu NATO, rosyjska agresja na Ukrainę i współpraca gospodarcza to najważniejsze tematy poruszane podczas wizyty ministra spraw zagranicznych Zbigniewa Raua w Chorwacji. Szef polskiej dyplomacji spotkał się z premierem Andrejem Plenkowiciem, a także przewodniczącym Zgromadzenia Chorwackiego. Polska i Chorwacja będą kontynuować wsparcie dla walczącej Ukrainy, zapewniali szefowie resortów dyplomacji. Sprawiedliwy i trwały pokój musi opierać się także na ukaraniu winnych zbrodni wojennych. Rozmowy w Zagrzebiu dotyczyły także współpracy gospodarczej i sektora turystycznego. Chorwacja to od lat jeden z ulubionych kierunków Polaków. Przyjeżdża tutaj prawie 1 000 000 turystów rocznie. Jesteśmy praktycznie obok Niemiec najważniejszym partnerem turystycznym Chorwacji. Na początku roku kraj pożegnał kuny, wszedł też do strefy Schengen. Żartujemy, że jeśli ktoś wsiada do samochodu w Warszawie, to wysiada na wybrzeżu w Chorwacji, bo po drodze nie ma powodu, żeby się zatrzymywać. Niewykluczone, że ten sezon będzie dla turystów dużym wyzwaniem finansowym. W Chorwacji cena przeciętnego koszyka spożywczego poszła w górę właśnie przez to, że ta inflacja jest wszechobecna. Po dwudniowej wizycie w Zagrzebiu minister Rau odwiedzi Maltę, otworzy tam nową siedzibę polskiej ambasady. Zaś na Ukrainę dotarły wyrzutnie Patriot ze Stanów Zjednoczonych, Holandii i Niemiec. To istotne wzmocnienie sił obrony przeciwlotniczej przed rosyjskimi rakietami. O czym więcej, Mateusz Strama. Dzień przed niemieckim Rammstein, spotkaniem grupy państw wspierających Ukrainę, Zełenski rozmawiał ze Stoltenbergiem na temat przyszłości Ukrainy w NATO. Potrzebujemy czegoś więcej niż obecnego formatu relacji. Chcemy gwarancji bezpieczeństwa w drodze do członkostwa w NATO. W tym też pomóc ma pierwsza niezapowiedziana wizyta szefa Sojuszu Północnoatlantyckiego od czasu wojny. Przyszłość Ukrainy jest w rodzinie euroatlantyckiej. Przyszłość Ukrainy jest w NATO. Wszyscy sojusznicy są co do tego zgodni. Tymczasem Rosja chwali się kolejnymi zniszczeniami. W pobliżu Kostiantynówki trafiono w centralną jednostkę dowodzenia Bachmut. Do tej pory Ukraińcy nie mogli zestrzelić niektórych rosyjskich pocisków balistycznych. Teraz ma się to zmienić. Na Ukrainę dostarczono wyrzutnie Patriot ze Stanów Zjednoczonych, Niemiec i Holandii. Jednak oficjalnie nie poinformowano, ile wyrzutni dotarło nad Dniepr. Ślązak, Polak, Europejczyk, a przede wszystkim wielki patriota. Wojciech Korfanty, bo o nim mowa, całe swoje życie poświęcił walce nie tylko z zaborcami, ale i z politycznymi przeciwnikami Polski. Dziś mija 150. rocznica jego urodzin. W Warszawie, ale także w Katowicach, nieopodal jego miejsca urodzenia, odbyły się uroczystości poświęcone jednemu z ojców polskiej niepodległości. Dom przy ulicy Mysłowickiej w Siemianowicach Śląskich. To właśnie tu, 150 lat temu, urodził się jeden z sześciu ojców niepodległości, Wojciech Korfanty. Jakby nie Wojciech Korfanty, nie wiadomo, jakby tutaj w tym miejscu wyglądało, w jakim języku byśmy rozmawiali. Zaznał trudnej pracy w kopalni. Później, w 1922 roku, stanął na czele trzeciego zwycięskiego powstania śląskiego. Dzięki jego determinacji i woli walki dziś Górny Śląsk leży w granicach Polski. To była ta najbardziej uprzemysłowiona część obszaru, bardzo istotna dla
rozwoju ekonomicznego, także odradzającego się państwa polskiego. Od najmłodszych lat nie potrafił zrozumieć, dlaczego w śląskich domach mówi się po polsku, a w urzędach po niemiecku. On jeszcze bardzo mocno mówił o wartościach chrześcijańskich, że Polska stoi na wartościach chrześcijańskich i powinniśmy ich bronić, powinniśmy bronić dziedzictwa, tożsamości polskiej, kultury, języka. Powstanie śląskie i przyłączenie Górnego Śląska to nie jedyna jego zasługa. Trzeba pamiętać, że to też był zaangażowany jako jeden z przywódców politycznych Powstania Wielkopolskiego. W 1918 roku przedstawił także program oderwania od Prus Pomorza i przyłączenia go do odradzającego się państwa polskiego. Ponad 15 tysięcy publikacji. Obok polskich tytułów twórcy z Ukrainy i Białorusi. Rozpoczęły się 28 targi wydawców katolickich. To 4 dni pełne dyskusji o najważniejszych literackich, a także filmowych nowościach. O szczegółach Patrycja Hacia. Wierzę w Kościół Chrystusowy to hasło tegorocznych targów wydawców katolickich. Nawiązuje do programu duszpasterskiego Kościoła Katolickiego w Polsce. Chcemy pokazać, dać jakieś świadectwo poprzez publikacje, poprzez i wystawy, chociażby Pacem Interys, czy wystawa o księdze kardynale Wyszyńskim, że Kościół to my tworzymy, Kościół Chrystusowy to każdy z nas. W Arkadach Kubickiego dorobek wydawniczy prezentuje blisko 120 wystawców z Polski, Ukrainy i Białorusi. Obok tradycyjnie wydanych książek znalazły się publikacje elektroniczne czy produkcje filmowe. Nie zabraknie także paneli dyskusyjnych i warsztatów edukacyjnych. Łącznie w programie towarzyszącym mamy ponad 200 godzin wydarzeń w ciągu tych 4 targowych dni. Spotkania z książką, bezpośrednie spotkania czytelnika z autorem i z jego dziełem, to jest to, co jest solą targów wydawców katolickich. W sobotę program filmowy w całości poświęcony będzie jubileuszowi 30-lecia istnienia TVP Polonia. Zaprezentowane zostaną reportaże z różnych zakątków świata, między innymi z Estonii, Peru czy Stanów Zjednoczonych. To opowieści o miejscach i ludziach ważnych dla naszej anteny. Jest to uczta patriotyzmu. Pamiętajmy, że bycie polskim patriotą to znajomość polskiej historii, kultury, tradycji, naszej tożsamości. I targi są wspaniałym narzędziem do tego, żebyśmy wymieniali się doświadczeniami. Podczas uroczystej gali wręczone zostaną nagrody Feniks 2023. Targi wydawców katolickich potrwają do niedzieli. Patrycja Hacia, Polonia 24. Do tego tematu jeszcze wrócimy. Gościem Polonii 24 będzie ksiądz Roman Szpakowski, prezes Stowarzyszenia Wydawców Katolickich. Oglądają Państwo informacje Polonii 24. Przed nami jeszcze wiele tematów, między innymi... Pamięć o polskich sportowcach poległych w Katyniu. Jedna zbrodnia to jest to, że ci ludzie zostali zamordowani. Druga to to, że ich rodziny były częstokroć represjonowane w PRL, nie mogły dochodzić prawdy o swoich przodkach. A trzecią zbrodnią byłoby o tych ludziach po prostu zapomnieć. I do tego nie możemy dopuścić. We wrześniu trwa Święto Kina, czyli ogólnopolski festiwal sztuki filmowej Prowincjonalia. Doświadczyła wieloletniej okupacji armii sowieckiej. W PRL-u nazywano ją Małą Moskwą. W Legnicy powstał właśnie przystanek Historia. Instytut Pamięci Narodowej na patrona tego miejsca wybrał księdza Jerzego Popiełuszkę, oddając tym samym hołd i innym kapłanom, ofiarom reżimu komunistycznego. Użytkownicy aplikacji Szybowcowa 87 za pomocą specjalnych gogli przeniosą się do mieszkania, gdzie ukryta jest konspiracyjna drukarnia Solidarności Walczącej. Mogą samodzielnie powielić kolejne kopie niepodległościowej prasy i podsłuchać rozmowę funkcjonariuszy SB. Jest to bardzo atrakcyjne, ponieważ to jest coś nowego. Nigdy w życiu tak nie założyłem gogli VR i się nie nauczyłem czegoś. To miejsce, w którym mieszkańcy będą mogli odkrywać historię regionu i Polski. Potrzeba nam też okazji do przystanięcia, do zatrzymania się. Do zatrzymania się, aby dać miejsce refleksji,
również refleksji historycznej. Patronem przystanku Historia jest ksiądz Jerzy Popiełuszko. Był wspaniałym kapelanem Solidarności, jest jednym z symboli cierpienia duchowieństwa katolickiego. W Polsce działa około 30 takich przystanków. Coraz częściej z myślą o naszych rodakach otwierane są także za granicą. Przez ostatnie 3 dni na przykład byliśmy na Litwie, gdzie realizowaliśmy przystanek Historia Litwa i w ciągu 3 dni 920 osób obejrzało nasze przedstawienie. Przystanki inspirują młode pokolenia historią Polski i Polaków. Niepublikowane dotychczas fotografie dołów śmierci trafiły dziś do zbiorów Muzeum Katyńskiego w Warszawie. To 17 oryginalnych zdjęć dokumentujących zbrodnie z 1940 roku. Zostały odnalezione we Włoszech. Wśród odnalezionych fotografii zdjęcie przedstawiające order podpułkownika Andrzeja Hałacińskiego. Dopiero teraz zobaczyłam, jak order Virtuti Militari mojego dziadka naprawdę wyglądał. Odczucie jest niesamowite, to jest taki dotyk przeszłości. Zdjęcie wykonali Niemcy w kwietniu 1943 roku. Te fotografie rozchodziły się nie tylko po Niemczech, ale rozchodziły się również i w innych regionach. Zostały odnalezione we Włoszech przez byłego funkcjonariusza służby więziennej. To dwie grupy fotografii, bezpośrednio czynności ekshumacji, ale też pamiątki, które i przedmioty osobiste, które umożliwiły identyfikację konkretnych osób, więc myślę, że bardzo ważny, istotny dzień dla służby więziennej, umacniania tożsamości służby więziennej. O jej przedwojennym etosie przypomina także zaprezentowana dziś publikacja dla Niepodległej opowieść o historii i tradycji służby więziennej. A teraz w Polonii 24 zaglądamy do Centrum Olimpijskiego w Warszawie. W tym wyjątkowym miejscu dla polskiego sportu zaprezentowano książkę i wystawę Sportowcy dla Niepodległej Katyń. Ta ilustruje historię ludzi, którzy budowali podwaliny dyscyplin, które dziś są wizytówkami Polski na świecie. Zygmunt Łotocki, złoty łucznik Niepodległej, zamordowany przez Sowietów strzałem w potylicę. Dzięki niemu odnosiliśmy wiele sukcesów na arenie międzynarodowej, czy to w trakcie Mistrzostw Świata w Warszawie, czy w Londynie. Zygmunt Łotocki również zdobył wiele medali, był wicemistrzem świata i mistrzem Polski. Podobnych historii było więcej. Szacuje się, że w Katyniu zamordowano kilkuset ludzi polskiego sportu. Wystawa prezentuje historię kilkunastu z nich. Ich losy zrekonstruowano dzięki archiwalnym tekstom prasowym i publikacjom historyków. Te historie, które pokazujemy w ramach wystawy i w książce, urzekają. Widać ambicję sportową, widać chęć dążenia do zwycięstwa, widać szerokie zainteresowania, wykształcenie. Jedna zbrodnia to jest to, że ci ludzie zostali zamordowani. Druga to to, że ich rodziny były częstokroć represjonowane w PRL, nie mogły dochodzić prawdy o swoich przodkach. A trzecią zbrodnią byłoby o tych ludziach po prostu zapomnieć. I do tego nie możemy dopuścić. I właśnie dlatego wystawa niebawem ruszy w objazd po całej Polsce. Już w najbliższą niedzielę odbędzie się 7. Narodowe Czytanie Pisma Świętego pod hasłem „Czy chcecie gardzić Kościołem Boga?”. Może pomóc współczesnym Polakom w odkrywaniu roli wiary, Kościoła i Biblii w kształtowaniu chrześcijańskich i europejskich wartości. Obchodom Niedzieli Biblijnej oraz 7. Narodowego Czytania Pisma Świętego towarzyszyć będą akcja wspólnego czytania fragmentów Ewangelii według świętego Jana i rozważania nad Słowem Bożym. Patronat honorowy nad tym wydarzeniem objął premier Mateusz Morawiecki oraz przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski arcybiskup Stanisław Gondecki. Kantorówka, czyli Muzeum Tadeusza Kantora w Wielopolu Skrzyńskim, wzbogaciło się o kolejne pamiątki po tym wybitnym artyście. Na obrazach autorstwa Adama Kolasy zobaczymy sceny ze spektakli wyreżyserowanych przez jednego z największych ludzi teatru. Przez lata obserwował zza kulis Tadeusza Kantora i aktorów grających w jego spektaklach. Prace Adama Kolasy obrazują Kriko 2, jeden z najważniejszych na świecie teatrów eksperymentalnych. Ważna jest szczerość tych obrazów. Proszę spojrzeć na wyraz twarzy Tadeusza, na jego wzrok. Widać w tym wszystkim bliskość, jaka łączyła właśnie artystę Adama Kolasę z mistrzem. Wystawa prac to efekt wieloletniej współpracy pomiędzy krakowską Krikoteką a Muzeum Tadeusza Kantora w Wielopolu Skrzyńskim. Te farby, które tutaj są, i płótna, to są płótna i farby Tadeusza Kantora.
Tadeusz Kantor dawał Adamowi farby, pędzle, sztalugi. W tym roku przypada 108. rocznica urodzin Tadeusza Kantora. Z tej okazji muzeum przygotowało między innymi konkurs plastyczny poświęcony twórczości artysty. Zaś we wrześniu trwa Święto Kina, czyli Prowincjonalia. To ogólnopolski festiwal sztuki filmowej o miano najlepszych walczy ponad 50 tytułów polskich i zagranicznych, m.in. z Chin, Włoch, Belgii czy Francji. Tym razem w roli głównej unikatowe filmy o tematyce wiejskiej i małomiasteczkowej. To właśnie Prowincjonalia, festiwal kina peryferyjnego, w którym dominuje świat prostych, uniwersalnych wartości. Prowincjonalia to taka nazwa, która w niektórych kręgach może uchodzić za pejoratywna, prawda? A my uczyniliśmy z tego atrybut i staramy się pokazać, że jednak to kino dziejące się w małych miasteczkach ma sporo do przekazania. Filmowy maraton otworzył obraz Damiana Kocura Chleb i sól, nagrodzony na festiwalu w Wenecji. Ta historia to głos sprzeciwu wobec agresji i nietolerancji. Film oczywiście używa pewnych figur retorycznych, pewnych stereotypów, które następnie przełamuje i stara się udowodnić, że przemoc jest uniwersalna, że nie przynależy do żadnej konkretnej grupy społecznej. W programie festiwalu filmy fabularne, telewizyjne i dokumentalne, a także warsztaty, koncerty i dyskusje. Film to jest prowokacja do dyskusji, do przemyśleń. I najfajniej właśnie zawsze jest, kiedy film zostawia coś podskórnie, że gdzieś jeszcze tam gdzieś coś drapie i że chcemy o tym porozmawiać. Filmowy maraton potrwa do soboty. Teraz przenosimy się na Litwę. To tu przyszła na świat Barbara Radziwiłłówna, żona króla Zygmunta Augusta. O losach jednej z najbardziej rozpoznawalnych i kontrowersyjnych królowych opowiada wystawa, którą otwarto właśnie w dzwonnicy katedry w Wilnie. Barbara i tak dalej to tytuł wystawy zainaugurowanej w Wilnie, która zaprasza do ponownego odkrycia postaci Barbary Radziwiłłówny. O jej związku z królem Zygmuntem Augustem napisano wiele książek i wierszy. Próbowaliśmy w ciekawy sposób przekazać dziedzictwo Barbary. Nie mieliśmy eksponatów, które mogliśmy pokazać, dlatego mieliśmy je stworzyć ze współczesnych środków. Na wystawie można zobaczyć przedmioty, których mogła używać Barbara Radziwiłłówna, wśród nich perły królowej. Myślę, że będzie ciekawa dla najmłodszych, gdyż mogą wszystkiego tu dotknąć. Jednym z eksponatów jest antropologicznie zrekonstruowana twarz królowej. To jeden z najdokładniejszych wizerunków żony Zygmunta Augusta. Ta epoka renesansu nie ma wielu badaczy, więc tutaj cały czas bardzo wiele można ustalić i ukazują się cały czas nowe, szczegółowe prace. Wystawę można oglądać do końca maja. Przez wiele pokoleń należał do rodziny szlacheckiej z południowych Niemiec. Unikatowy bursztynowy ołtarzyk z XVII wieku wzbogacił zbiory Muzeum Zamkowego w Malborku. Ołtarzyk w kształcie krucyfiksu powstał około 1690 roku w Gdańsku. Jest inkrustowany plakietkami z kości słoniowej, które symbolizują mękę pańską oraz zdobiony podobieństwami świętych. W środku znajduje się bursztynowa figurka Jezusa. Drugi tego typu obiekt, o jakim wiemy dziś, znajduje się tylko w Niemczech. Obiekty z bursztynu są niezwykle kruche, wrażliwe na warunki atmosferyczne. Ołtarzyk udekorowano przejrzystym czerwonym bursztynem, który wyróżnia się na tle matowej i bursztynowej okładziny. Na rzeźbę natrafił jeden z pracowników Malborskiego Muzeum podczas targów w Maastricht. Trwały zabiegi o jego pozyskanie, rozmowy z właścicielem, ekspertyzy, sprawdzanie w katalogach strat wojennych. No i negocjacje kwoty. Jeśli dyrektorzy tych muzeów składają jakieś wnioski o wzbogacenie własnej kolekcji poprzez zakup nowego dzieła, nawet za duże pieniądze, to musi nas być na to stać. Cenny eksponat kosztował 290 tysięcy euro. Można go teraz oglądać na wystawie stałej bursztynu w Muzeum Zamkowym w Malborku. Polonii 24 czas na sport i przenosimy się na wyspy. Siatkarze Polonii Londyn zakończyli właśnie ligowe rozgrywki na trzecim miejscu. Drużyna od lat jest ambasadorem polskości w Anglii i prekursorem siatkówki w tym kraju. O szczegółach Konrad Reluga. Brązowy medal Ligi Angielskiej i awans do półfinału Krajowego Pucharu to tegoroczny dorobek siatkarzy Polonii Londyn. Poprzedni sezon, piąte miejsce, graliśmy juniorami, tak naprawdę byliśmy mega szczęśliwi.
W tym roku odmieniliśmy skład, postawiliśmy na nieco bardziej doświadczonych zawodników, co przyniosło rezultat, co sezon lepsze miejsce, także mam nadzieję, że w następnym sezonie już nam się uda zająć to pierwsze miejsce upragnione. Do tej pory klub sięgał po tytuł Mistrzów Anglii 7-krotnie. W przeszłości, by popularyzować siatkówkę na Wyspach, grali tu Krzysztof Ignaczak czy Brazylijczyk Grzyba. Od kilku lat Polonia Londyn stawia na szkolenie młodzieży we własnej akademii. Widzimy siebie jako organizację, jako taki katalizator napędzający angielską siatkówkę. Już w tej roli odnaleźliśmy się kilka lat temu i ją kontynuujemy. Z drużyną na dobre i złe są polonijni kibice. Najważniejsze jest to, że to jest klub z polskimi korzeniami i po prostu nas powoduje, że jesteśmy jedną wielką wspólnotą i kibicujemy naszym. Polonia Londyn to najstarszy klub siatkarski w Wielkiej Brytanii. Drużyna powstała 50 lat temu z inicjatywy polskich harcerzy. Wracamy do tematu 28 targów wydawców katolickich. Łączymy się telefonicznie z księdzem Romanem Szpakowskim, prezesem Stowarzyszenia Wydawców Katolickich. Szczęść Boże, dobry wieczór. Bardzo dobry wieczór. Proszę księdza, w arkadach Kubickiego Zamku Królewskiego w Warszawie ruszyły po raz 28 targi wydawców katolickich pod hasłem Wierzę w Kościół Chrystusowy. Program tegoroczny jest bardzo bogaty. Tak, oczywiście, jak każde wtargi, a zwłaszcza przed pandemią, jeszcze bardziej liczniejszy był ten program, ale wracamy już do tego czasu, bo wróciliśmy na dawny termin, termin kwietniowy, zaraz po Wielkanocy, w drugim tygodniu. Cieszymy się, że już od dzisiaj, od czwartku, od samego początku, są ci, którzy są zainteresowani dobrą książką, dobrym słowem. I już dzisiaj było wiele, wiele osób, nie mówiąc także na rozpoczęciu uroczystym. Cieszę się, że i nasza oferta, i same targi mają taki odbiór i taką dobrą chyba już w sumie renomę i tak powiem, dobre wzięcie wśród naszych odbiorców, bo tylko dlatego mają sens te targi, jeżeli są ludzie, którzy zwiedzają, ale jednocześnie zatrzymują się przy tych książkach i znajdują dla siebie jakieś dobre słowo. Zwłaszcza, że jest w czym wybierać, ponad 15 tysięcy tytułów. Jak sam ksiądz mówi, Zamek Królewski zamienił się w wielką bibliotekę, ale książki to nie wszystko, ponieważ podczas targów odbędzie się również wiele spotkań, między innymi spotkań autorskich, a także animacje i atrakcje dla dzieci i młodzieży. Dokładnie tak, to co całkowicie się zgadzam, targi wydawców książki, a zwłaszcza targi wydawców także książki katolickiej, to jedna wielka księgarnia, bo myślę, że w żadnym miejscu nie znajdziemy ponad setkę, czy ponad 150, czy ponad 160 różnych wydawców, żebyśmy mogli buszować po tych książkach, ale jednocześnie te dni są także spotkaniem ze słowem w każdej formie. To, co pani powiedziała, i animacje dla dzieci, i spotkanie poprzez audiobooki, e-booki, poprzez wystawę, ale także poprzez filmy, poprzez śpiew, bo też i muzyka chrześcijańska, ta tradycyjna, klasyczna, ale i ta współczesna, są także chociażby malowanie ikon, a więc w różnoraki sposób przekazywanie, interpretowanie tego dobrego słowa, tych dobrych wartości i jednocześnie otwieranie się na poszczególne osoby. Osoby młodsze, ja to tak niejednokrotnie już podkreślam, są ci książeczki do chrupania dla małych dzieci, gdzie mogą sobie tą ząbkiem te książki, tak powiem, popróbować, ale także książki dla młodzieży, dla tych, którzy przeżywają różne problemy, mogą różne odszukać, myślę, poradniki czy jakieś takie świadectwa różnych osób, dla osób starszych, szukających nawet książki z większym drukiem, ale także dla tych, którzy poszukują konkretnych tematów, tematów historycznych, tematów beletrystycznych, czy tematów konkretnie już mówiąc naukowych, ściśle teologicznych. Proszę księdza, i jeszcze bardzo ważny wątek, ponieważ oczywiście pojawia się również słowo w formie obrazu i tu nie może zabraknąć Telewizji Polskiej. Szczególnie ważna dla nas jest sobota. Dokładnie tak, sobota jest ważna, zwłaszcza dla państwa, jako dla TV Polonii, ale ja tutaj mimo wszystko chcę być szczery i powiedzieć, że od dawien dawna Telewizja Polska gości to z bardzo bogatym programem, zwłaszcza telewizyjnym, na naszych targach wydawców katolickich, ale także i dzisiaj, a w sobotę, tak jak już pani wspomniała, tak jak państwo skończyliście, co prawda jeszcze niewiele lat, bo jesteście młodziutci, 30-letni, ale ten piękny jubileusz zostanie podkreślony. To, co gdzieś tam chyba w zapowiedziach już słyszałem, będą czy filmy, czy reportaże z różnych stron świata, ale właśnie podkreślające to, co państwo robicie. Tą dobrą sprawę, dobrą robotę trwania czy łączenia
tych osób, nas, Polaków, tam, gdzie są Rosjanie, po całym świecie. A na całym świecie, dokładnie tak. Proszę księdza, bardzo dziękuję za tę rozmowę, a państwa oczywiście zapraszamy na targi, szczególnie w sobotę od godziny 10 w sali kinowej Zamku Królewskiego w Warszawie, programy TVP Polonia. Dziękuję państwu. To był program Polonia 24, Paulina Drażba. Dobrego wieczoru i do zobaczenia.